Ja jestem Dominik, witam w kolejnym odcinku w The Blaze House i dziś robimy chowanego pociemku! Myślałem, że nie wyskoczył. Mieliście 15 tysięcy łapek w górę i chcieliście chowanego pociemku, więc jak obiecałem, taki jest. Właśnie zrobiło się ciemno, jest godzina 21 chyba już, więc gasimy światła i zaczynamy. Mam dla was selfie sticki oczywiście z takim światełkiem. Ja na razie nie mam, ale to nie znaczy, że ja będę szukać. Skąd masz takie selfie sticki fajne? Kurna, nie wiem, kupiłeś gdzieś i mamy, no. Z Among Usa? Wow, Among Us, czyżby był w nowym domu, niedługo, fajnie, super. Ja się obsram! Problem jest taki, że Natalia się naprawdę boi ciemności, plus dziewczyny jeszcze nie znają dobrze tego domu, więc będzie ciekawie. W każdym razie, ja mam już przygotowany kilka fajnych kryjówek, a wy jeżeli byście chcieli więcej takich odcinków jak chowane pociągu, to zostawiajcie 15 tysięcy w górę i znowu coś takiego zrobimy. Stwierdziłem, że najbardziej fair będzie, jeżeli aplikacja wylosuje, to będzie szukać jako pierwszy, więc zacznijmy. Okej, okay, uwaga, przykładamy palca, każdy po jednym. I co mamy robić? Dobra, beznadziejny kolor. Czemu cztery nie tylko masz premium? To niech najpierw połówki zawalczą ze sobą, a potem po... O, dobra. Jakie pięć. To my walczymy między sobą, która z nas losuje najpierw. Dobra. A który wygrywa palec? O, nie, dobra, wygrałaś, nie szukasz. Teraz my już możemy w czwórkę, dobra. Cztery. Dobra, i uwaga, Paweł szuka. Zasady są dwie. Oczywiście nie straszymy, powtórzę, nie straszymy. I zasada numer dwa, można się przemieszczać. Ja nic tu nie widzę. Straszny jest. O, to tu chciałam, tu chciałam. O, to tu chciałam. Ja idę tutaj. Czy ja się tu zmieszczę, to jest pytanie. Totalnie. Idę do łazienki swojej, ale się zgubiłem, bo ta latarka tak oślepia, że nic nie widzę. Dobra, idę do wnęki, schowam się za swoim kołem i usiądę w rogu pokoju, tu gdzie pająki, za kolumną. Patrzcie, tu jest taka kolumna i ja usiądę tu z tyłu. Pani Paweł tu przyjdzie, do siebie wejdzie może. Więc siedzę tu w kącie i czekam. Nic kompletnie nie widzę. A Brysika widzę, czy nie idź tu? Bo to nie zdradza zawsze pozycję naszą, gdzie jesteśmy. Idę do miejsca, w którym będę czuł się najlepiej. Czyli do kotłowni. Tylko tym razem zamykam wszystkie drzwi po kolei. Mam nadzieję, że mam pająków. Będę sobie tutaj tak siedzieć za walizeczką. Dobra, już minęła ta minuta. Kasia, ty też? Ty musisz mieć, wiesz co, jak taki górnik, taką czapkę z latarką. Super. Uwaga. Szukam! Ale echo, jak w operze. Dobra, idę. Można się schować tutaj ewentualnie za tym stędem. No nikt nie wykorzystał tej możliwości. Dobra, tu ewidentnie nikogo nie było. Szybko musimy iść, Kasia. Dawaj. A nie możesz jakoś bardziej tej latarki zaświecić? Jak to? Chcesz się mocniejszą moc? O, mogę! O, panie, teraz co się będzie działo? Chyba trzeba iść na dół. Z tego co słyszałem, to Paweł poszedł na dół, więc on zanim tutaj przyjdzie z dołu, na pewno kogoś znajdzie. Myślę, czy się nie przemieścić, ale chyba zostanę tutaj. Jest gdzieś tutaj. Tam nic nie pójdzie na pewno. Jest tu ktoś? Nie. Czemu oni się nie odzywają, jak ja pytam? Dobra, sauna. Nie ma ich tu. To wszyscy są na górze? Bez sensu. Dobra. Ja za, idziemy na górę. Ej, ja nie mam żadnego pojęcia, gdzie oni wszyscy poszli, bo nikogo jeszcze nie ma. Znalazłem sędzie! Tu jest! Ale się zlała z otoczeniem. Ale jesteś pierwszą osobą, którą znalazłem, więc właśnie w ogóle... Właśnie wiem, lamerską! O! Matka! Halo! Co to? Co to? Mam! Tam był! Idę, wychodzę. Wszyscy schowali się na górze, a ja wszedłem. A Filipa masz? Nie. Aha, Filip się przemieszcza, bo to jest jedyna osoba, która korzysta z tej funkcji w tej grze. Cip. No dobra, to idziemy na dół. Filip! Widzę, że się odezwie? Tak! Nie jest tutaj takim spoconym typem jakimś. Tu? Wiecie, gdzie jeszcze nie byliśmy? I jeszcze w jednym miejscu. Gdzie? Nie powiem ci. Kasia, mówię, że byliśmy. Nie. Jest! 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 A ominąłem to miejsce na samym początku, bo stwierdziłem, że nikomu nie będzie chciał tu leść. No wow. Znalazłem wszystkich. Teraz była rozgrzewkowa runda, wygrała... Nie wygrała, przegrała Sylwia i Sylwia będzie teraz szukać i wprowadzamy nową zasadę. Masz 10 minut na znalezienie wszystkich, jeżeli kogoś nie znajdziesz, to wtedy wychodzimy, spotykamy się w holu po 10 minut. Więc jest niezłe wyzwanie. 10 minut to jest taka fair czas. W tym domu wystarczy schować się daleko i ona tak znajdzie. No, dobrze, zaczynamy. Dobrze. Założyliśmy pakt, bo ja nie znam domu i będziemy się chować razem. Trochę się boję, mam liczyć cały? Nie chcesz, nikt nie liczy. Jestem pewna, że będą się chować gdzieś, gdzie jest ciemno i gdzie się będę bała po prostu, więc... Ready. Zamknęłaś. Nie wiedziałam, że nie można zamykać domu.
Nie działa dzwonek. Jesteście głupi! Teraz. Okay. Po prostu nie zamykam. Mam pewien pomysł, gdzie możemy się schować. To są dwie zasłony, za nimi stanie. No wiem właśnie. Ja stanę tu, ty stanę tu. Nie, kupię. Ja stanę z tobą tu. Stoimy sobie tutaj. Wiesz co, Natalia, bo ja już tyle razy grałem w tę grę i zauważyłem zależność, że im prostszą mam kryjówkę, tym trudniej mi znaleźć. Ja chciałem zrobić w ten sposób, że po prostu gdzieś stanę i będę mógł chodzić i się przemieszczać. Tylko myśl, jak to zrobić. I chyba zejdziemy sobie na dół i zrobię tak, jak ostatnio robiłem, że schowałem się w studio, nie zamykając drzwi i widziałem schody. Jeżeli ktoś będzie szedł tymi schodami, to ja ucieknę drugimi. I to będzie najlepsza opcja. Więc uwaga, staję sobie w drzwiach w studio i teraz tak, tam mam widok na schody drugie i tu mam schody pierwsze, więc ucieknę drugimi, jak Sylwia zejdzie tymi. I odwrotnie. Więc gaszę światło. Jazda, jazda! Słuchajcie, ja wybieram sprawdzone. Moje kryjówki są dobre. Zamierzam pójść w tym kierunku. Tu nie wolno, ale tutaj wolno. Zamierzam pójść w tym kierunku, czyli schować się w naszym złomowisku. Zobaczcie nas, nasz magazyn jest tutaj taki. Zamierzam tu gdzieś tu zakopać po prostu. Mam nadzieję, że mnie nie znajdą. Dobra, gaszę. Boże, w dupę, to jest tak ciemno, że ja nic nie widzę i się boję. To była jedna głupia opcja. Schowam się. Nie mam gdzie. Będę tu stać. Trudno. Idziemy. Okej, ja bym poszła na dół. Ja bym się tu odnalazła. Słuchajcie, była tu Sylwia i chyba tu nie wróci. Wyłączyło mi się nagrywanie i nie wiem, ile minut będzie, 10 minut, żeby już wychodzić stąd. Zaraz mi się czas skończy. No to jak tutaj nigdzie nie ma ich, to pora na górę. Nie wierzę. Boże, Natka się przestraszyła, czy co? No gdzie oni są? Oni sobie poszli gdzieś. Przecież stąd wchodzi. Sylwia chciała wyjść tutaj do holu, ale powiedziała, że tutaj zaczynała liczyć, więc tu na pewno się nikt nie schował. Bycz, jestem tu. Skończył się czas. Czemu nikt nie wychodzi? Koniec czasu! Nie! Minęło! Wszyscy do holu! Sylwia chyba nikogo nie znalazła. Nikogo nie znalazła. Boże, jakim frajerem jestem! Jesteście straszni! Juhu! Wszyscy wygraliśmy! To teraz? No właśnie, dobre pytanie. Musimy wylosować z telefonem, no. Tylko my w trójkę. Dobra. Czemu nie Paweł? Bo on już szukał. Paweł już szukał. I bum. Zobaczymy, kogo wybierze. Najgorzej! Ja umrę. Kolejna runda, ale niestety ostatnio chowałem się z Natką, więc już nie mogę schować się w to samo miejsce, bo ona będzie wiedziała, że tam jestem. Gdzie by pójść? Albo może pójdę, może zrobię jej takiego trolla, bo myśli, że nie schała się do ubiorstwa. Nie! I te skięty wystające! Co źle to wygląda? Właśnie, dobra, że znajdzie wyjść stamtąd. Podejście numer dwa, może tym razem mnie nie znajdzie. Zakryję się kapturem i odwrócę się w drugą stronę. Gaszę latarkę. Widzimy się potem. Kurde, to muszę znaleźć nowe miejsce. Dobra, schowam się za drzwiami na razie. Na pewno mnie nie będzie widzieć na razie. Słuchajcie, poprzednia runda również zakończona sukcesem. Moja kryjówka była sprawdzana dwa razy. Ja nie rozumiem, jej znaleźli, więc idę do niej. Ja chyba pójdę do kotłowni. Mi się wydaje, że będzie się bała tu wejść. Ja się też chyba boję. Może jednak nie kotłowni? Pójdę na górę. Start! Szukam! Schowam się w kurtki, czyli w Natki kryjówkę. Zaraz was tu znajdę. Okej, chodźmy tutaj. Blaise, weź, wąchaj. Szukaj. Ja nie wiem, czy ja się podejmę schodzenia na dół, czy sobie po prostu nie odpuszczę. Jesteśmy z tobą. Dobra. Chodźmy teraz tu. Jesteś głupi, że myślałeś, że nie sprawdzę. Tak, myślałem właśnie, że pomyślisz, że już drugi raz tam nie wejdę. A jednak ta kryjówka jest beznadziejna. Muszę gdzieś indziej, muszę skasić. Jestem przy filarze. Gdzie? Się we znaczku przywiozły takie kryjówki. Najgorzej, że oni się przemieszczają. Tutaj tyle kilometrów się zrobi. Chodźmy na górę. Zobaczmy tu. O fuck. Stałem na schodach przyklejony do ściany, żeby Natka mnie nie widziała. O Jezu, jakie kardio! Gdzie schodzi na dół? Była tu na chwilę, bo myślała, że to są schody na dół, ale nie. I idzie na dół. Co
wcale nikogo nie ukrywamy za kanapą. Ja wam nie ufam, totalnie nie konfidenty. Idę na dół. Chociaż na serio. Chociaż sprawdźmy jeszcze raz sam, bo może ktoś się przemieścił. Możliw. Nie wiedziałem, którą stroną uciec. Byłaś na tym korytarzu na górze, a ja zbiegałem po schodach wtedy i się tak przykleiłem do ściany i ty mnie nie widziałaś. Co ty gadasz? Serio? Teraz Filip. A najgorzej, że on mnie przeraża zawsze. A zostały 2-3 minuty jakieś. Damy radę. Jezu, tu jest jeszcze więcej pomieszczeń. Nie. O Boże. O Boże! Oh no! Nie no, ja bym się nawet nie schowała, bo tu za ciepło. Filip też by się nie schował, bo ja go znam. Ile jeszcze zostało? Nie wiem, 2 minuty mniej. Filip, no, nie bądź taki. Słuchajcie, zostało parędziesiąt sekund do końca, jestem chyba ostatnim. Chodziła obok, ale nie weszła do tego pokoju, więc już nie gaszę światła, 20 sekund raczej mnie nie znajdzie. Ja siedzę w kartonach. Chciałbym już, żeby się skończył, bo nie chce mi się wchodzić do mnie. Możesz się poddać. Okej, okay, bo nie chce mi się... Filip! Już wygrałeś! Zadzwoniłem do Filipa, powiedział, że jest w magazynie, więc idziemy go znaleźć już z zapalonym światłem. Natka się poddała, więc ja go znajdę. Filip, muszę zapalić światło. Gdzie? Ty tam jesteś w rogu? Nie wierzę! Natka tutaj była w ogóle? Nie. Okej, okay. No to wygrałeś. I czas na ostatnią ekscytującą rundę, ponieważ szukam ja, a znam ten dom normalnie jak wszystko. Więc do wygrania jest 100 zł dla osoby, którą albo znajdę jako ostatnią, albo nie znajdę wcale. Stówka do wygrania. Pachnąca, nowiutka, stóweczka prosto z bankomatu. Zasady są takie same, macie 10 minut, zaczynamy za sekundę. Dobrze, no to Kasia liczy, ja sobie czekam. Wydaje mi się, że nie znajdą tak dobrych kryjówek, których bym nie znał, ale mogą się przemieszczać i to jest bardziej skomplikowane. Muszę mieć oczy dookoła głowy, jak pająk. Pająk nie ma. Nieważne. Moja metoda chodzenia po domu i przywalania w drzwi głową i zbiegania po schodach jest super. Wydaje mi się, że oni nie dadzą rady aż tak. Nie, żebym w nich nie wierzył, ale wiecie, do wygrania jest stówka. Okej, okay. Zeszłam na dół jako jedyna. Teraz pomyślmy, gdzie ja mogę iść. Przez to jest ten bałagan. Dobra, przed chwilą tutaj szukał kogoś. Bez kitu. Teraz nikt mnie nie znajdzie. Ale co? Gdzie wy się chowacie? Chyba na samej górze. Gdzie ty tam idziesz, Paweł? No na górę. Ale gdzie? Ja idę do tej korby. Zrobię tak, patrz. Ale schować mnie tu? Uwaga. Dobra, zamykaj. A co jak się nie otworzysz? Otworzę. Dobra, starczy. A umiesz oddychać? Jak coś, to krzycz. Dobra. Ej, słuchajcie, schowałem się do pomieszczenia, w którym jest ta korba, którą można spuszczać żelandowi. Uła! Na dół. A Natka chyba jest tutaj. Puknij, to ty? Tak, dobra, no to ja sobie posiedzę. Bye. Chodzimy do mojej garderoby i wchodzimy tu w szafę. Ktoś tu przeszukiwał, już bo widzę. Chowam się tu w rogu. Mamy się w rogu i liczymy, że Dominik to będzie ze mną. Teraz jest runda o stówkę, więc myślę, że konkurencja... O, o i to. Idziemy w lezi! Szukaj wszystkich! Szukaj, czemu nie tutaj za nikim? Tylko szybko, szybko, tam nie pozyskać światła. Dobra, nikogo tam nie ma. Lecimy tutaj. Merchu! Dobra. Niesamowite. No Boże, kanapę ruszyli tak, że to... Nie ma! Tu nikt nie strzeże, bo nie widać światła nie taki. Okej. Okay. Nikogo nie ma. O! Widzę! Filip! Nie. Słaby jesteś. Dobra, idziemy. Nie. Chodź, Kasia! Dobra, idziemy na poddasze. Jak tam nikogo nie będzie, to ja się poddaję. Nie, no serio, Natka? Nie wierzę. Czy przyszedł tu ktoś z tobą? Ale dlaczego tak szybko? Chyba nie. Nie rozumiem tego. Ja też nie wiem. Dobra. Sylwia i Paweł, mówi się schować razem. Dominik znalazł Natkę i powiedział, że tutaj nikogo więcej nie ma, więc zostałem tutaj sam. Nadal leżę. Nic się nie zmieniło. Kieliszki prawie zbiłem głową. Nie wiesz. Jezu, to jest creepy. A niby się bali tu wyjść. Możesz, ale to jest syf. I mogił. Tu by nie weszli. Dominik tu przed chwilą przeszedł. Przejrzał boksy i mnie nie znalazł. Ale fajnie. Nie wierzę w to. Czy wy ich widzieliście? No nie wierzę. To jest niemożliwe. Sprzedać ci info? Sprzedaj. Gdzie? Widzisz ten żyrandol? No. To już podpowiedź. Aaa! Coś by się tam schowało? Nie chcę mi się w to wierzyć, ale... Hi, how are you? Hi! Okej. Okay. Ostatni? Nie wierzę, że Sylwia wygrywa ten odcinek. Sylwia wygrała? No, bo nie mam jeszcze. Nie jestem. Ty tam byłeś od początku? Tak! Kto cię zamknął? Natka! Kurde! 4 minuty. Nie ma jej to. Nie wierzę, bo Sylwia wygrywa. Nie ma jej.
Byłem już wszędzie, nie chcę iść na dół znowu. Nie, ja ci mogę to powiedzieć, bo ona i tak już wygra, nie? No. Słyszałem szmery na dole. Bybia! Nikt tu nie oddycha, nie ma jej. Nie rozumiem. No nie ma. Nie, jest niesamowite. Raz, dwa, trzy, zaklepany! Stuwa dla mnie! Gdzie ty byłaś, kurde? To jest niemożliwe po prostu. Wiesz, była w tym magazynie i ty sobie przekładałeś... Szacun. Byłaś tam naprawdę? Tak, ja nawet nadsłuchiwałem, czy ktoś oddycha. Przekładałeś sobie rzeczy, a ja tak pod tą czerwoną torbą z Hugo Bossa się tak... Nie wierzę. Ja tam też dwie rundy przysiedziałem. Nie wierzę. W każdym razie, jeśli wam się podobało, zostawcie łapki w górę. Ja dziękuję wam za dzisiejszy odcinek, zmuchałem się na was, jak już nie chcę, wygrałaś. Jestem w szoku. Wow.